Cześć, siemanko, z tej strony Dawid i witajcie z powrotem u mnie na kanale. Jestem na blokowisku dosłownie, troszeczkę nie dziwnym można powiedzieć, że wydaniu, i zaraz wam pokażę dlaczego. Ponieważ jestem w drodze na odcinek do fana, a na razie moje auto wygląda tak, no jaja na kiju, ale zaraz wam opowiem, co to się w ogóle wydarzyło. Dobra, troszeczkę czas na wyjaśnienia, bo już jestem na miejscu. Odnośnie auta, wczoraj jechałem z Rzeszowa do Warszawy i na trasie Rzeszów-Lublin, dokładnie gdzieś bodajże w Janowie Lubelskim, złapałem flaka. Gdzieś tutaj dostaniecie pewnie dwie foty, no i miałem po prostu, no przestanę dosłownie, jeżeli chodzi o sytuację. Musiałem szybko dojechać na czas na trening w Warszawie, no i teraz co zrobić, szybko koło zapasowe, jeb, tylko co właśnie wy wiecie, może nie wiecie, na kole zapasowym można tylko jechać 80 km na godzinę, no i kurde, boisko jest zamknięte. Tylko 80 km na godzinę, co troszeczkę mi nie pomagało, dlatego troszeczkę nawet dużo straciłem na czasie. Niestety, no i przyjechałem troszeczkę spóźniony na trening, odbyłem go, wszystko fajnie. Potem bang, Warszawa, Wrocław, podróż wieczorem. Dojechałem na wieczór dosłownie do Wrocławia po to, żeby się przespać i teraz, żeby rano ogarnąć się, zebrać cały sprzęt i przyjechać właśnie tu, czyli do Jeleniej Góry. Ale w sumie od razu się zapytacie, kurde, słuchaj Dawid, ale ty jesteś z Rzeszowa, czyli z tej części Polski, no dobra, czekajcie, bo nie wiem w sumie jak jest ekran, z tej części Polski, a Jelenia Góra jest po tej części Polski i po co tutaj przyjechałeś? No i właśnie w tym momencie chcę was w sumie też właśnie przywitać z tym odcinkiem, ponieważ cześć, z tej strony Dawid, w sumie moje tradycyjne przywitanie. Przyjechałem dzisiaj do Mateusza, który czeka w Jeleniej Górze na mnie już ponad 200 dni. Było mi to kompletnie po drodze, jeżeli chodzi właśnie o dostanie się do Mateusza. Było to naprawdę, strasznie to odkładałem w czasie, ponieważ że chciałem, na pewno cały czas go obserwowałem. Nie chciałem też na przykład, żeby poddał się, szczerze mówiąc, z tym. I powiem wam, że ultra mnie zaskoczył, co na pewno mu jeszcze powiem, jak przyjedzie tutaj. Bo w sumie umówiliśmy się tutaj w ogóle na boiskach. Musimy właśnie ogarnąć, bo chyba będziemy trenowali pewnie na tym. Chyba że będziemy mieli jeszcze inny pomysł. Na razie muszę poczekać na niego. I no nie wiem, na razie jestem i tak zafascynowany właśnie, że doszło do tego spotkania, że wszystko właśnie się uda. Tak myślę, że się uda, bo no ta opona, to wszystko właśnie, że to się porozwalało. No wydawało mi się kompletnie, że nic a nic się to nie uda. Ale no jest boisko. Jestem ja na tym prawie boisku, bo stoję obok. No i coś jedzie auto i właśnie zastanawiam się, ciekawe czy to ten właśnie Mateusz. Nie wiem, zaraz się właśnie wydowiadujemy, na razie muszę ogarnąć, bo na razie jak widzicie, ja jestem w casualowym stroju, a muszę się przebrać w strój sportowy, ponieważ będziemy musieli coś potrenować. Ale to zaraz i to chyba on. Dostaliśmy się na boisko, ale to za sprawą właśnie jednego gościa, który jednak to był właśnie tutaj i to jest właśnie Mateusz. Tak ci właśnie przybiję żółwia, siemanko. Jestem dalej zaskoczony, że Mati wytrzymał właśnie tyle, jeżeli chodzi właśnie o te 200 dni, ale powiemy wam troszeczkę więcej o tym, bo na razie nie czas, bo zaczyna na nas padać deszcz. Mati w sumie już tutaj mówię, że wyczekuje tak długo. Zostawione piłki i my tylko zaraz wchodzimy właśnie do klaty i zaraz sobie pogadamy troszeczkę więcej na ten temat, co tu się właśnie wydarzyło. Tu masz na lewą? Jest? Deszcz. Ciao. Git. No. Się. Jest. Idziesz tutaj? Chodź, hop, połóż się, spoko. Wróć z tyłu. Po tym trójkącie tak jest. Tylko masz kontakt ze mną. Ciacho, wróć na tył, na koniec i teraz do mnie tutaj, troszeczkę przyspiesz. Zatrzymuj się i daj, idziemy, raz, wstań i dwójka, dobra. Thank you.
już mocno, spokojnie. Ej, hop. Dobra. Nic się nie dzieje, mokra piła. Ale dobre, dobre. Oj, dobra, ciężka. Dobre. Dobre. No nie! I to! Tak jak widzieliście, my troszeczkę z Matim pogadaliśmy, rozgrzaliśmy się, co było chyba najważniejsze, no i po prostu ja chciałem zadać Ci takie krótkie na początku pytania, zanim zaczniemy dosłownie łupać. Wszyscy wiemy, że nazywasz się Mateusz, powiedz mi, gdzie grasz, o tak. W KS Karkonosza Jelenia Góra. Na pewno co musicie wiedzieć, że Mateusz jest 2008 rocznik i gość naprawdę zrobił rozpierdziel, naprawdę ja już Wam to mówiłem wtedy. 29? 21 grudnia, 29. To ja bym przekonany, że on jest w wieku mojego brata. To widzicie, jeszcze jest młodszy, normalnie masakra i gość wytrzymał to, co Wam mówiłem, 200 dni po to, żeby codziennie nagrywać. Najbardziej, co mnie zaskakiwało, postaram się Wam zrzucić gdzieś tutaj na pewno screeny, jak gość wychodził w zimie, w śnieg, wychodził w święta, nagrywał w święta, jak nie miał warunków, albo po prostu już był tak, było naprawdę ciemno, żeby gdziekolwiek, cokolwiek nagrać, nagrywał w domu, gość się rzucał po łóżkach, odbijał o ścianę, wychodził do wrzutek, nie wiem, gdzie to było, w Twoim pokoju? No wiecie, ja to obserwowałem, bo przyznaję, że się, tak już nie wiem, czy Ty wiesz, czy nie wiesz, obserwowałem Cię bardzo długo, gdzieś tak, jak miałeś już powyżej półtorej miesiąca. Tak, 45 dzień, 6, coś w tych granicach, przed 50 już widziałem w każdym bądź razie właśnie, że działasz. I potem chciałem o wiele wcześniej przyjechać, no ciężko czasami było, jeżeli chodzi o warunki, bo w sumie nas dzieli bardzo, ale to bardzo dużo. No i teraz nam się, szczerze mówiąc, właśnie udało to spotkać. Mati zawsze właśnie, czy to z kolegami, czy to właśnie nawet z tatą, właśnie kopali dosłownie z dystansu. My teraz też do tego przejdziemy, ustawimy po prostu kamerę i pociupiemy. Chcesz iść pierwszy do bramki? Tak. To idź. Może być. Co? Zobaczy, czy to był przypadek. Brawo! Tam są prawy. Brawo! Powtarzam, że on jest 2009 rocznik. Czas totalny. O cię kręcę! Gość co pod plakat poleciał! Ja przyjeżdżam za 200 dni kolejne. Obie strony, dobre. No ale tak chciałem, miał być koło słupka. Co za gość. Ready? Obym tego nie zasłonił. Po palcach liczy się? Zaliczy? Tak. Kąśliwa. Kąśliwa. Kubaniec! Let's go! Jak widzieliście, moi drodzy, porywalizowaliśmy z Matim w mega dużej ilości konkurencji.
Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to, co mi powydzierałeś, jeszcze mnie podpuszczał, kurde, od właśnie na którą tą stronę coś tam, no to pełen szac, dlatego przebijam jeszcze żółwia. A dla ciebie w sumie mam jeszcze właśnie parę pytań, zupełnie też dla widzów, bo będą też ciekawi. Ja w sumie też jestem ciekawy. Po pierwsze, skąd jakby mnie wyhaczyłeś, można powiedzieć? Skąd mnie znasz? Z YouTube'a. Z YouTube'a, okej. Okay. Drugie pytanie, skąd pomysł na tą serię? I taki dodatek do... Oprócz grania w piłkę, to... No to jednak duży, wiesz, dodatek, no bo popatrzcie, że musiałeś aż... No tak jak ty tu mówisz, 200 dni wytrzymać. 200 dni, wiadomo, codziennie trenowałeś, co powiem wam, że... Jak oglądacie to, to naprawdę, ja jestem naprawdę dumny z Mateusza i mogę to powiedzieć wprost po prostu do was, że bierzcie po prostu z niego przykład, bo naprawdę szapowa, dzień w dzień, codziennie, trening, no mówię, mi aż tutaj było miło przyjeżdżać. Powiedz mi jeszcze na pewno z takich bramkarskich takich rzeczy, twój idol bramkarski? Martinez. Martinez? Tak. Po tych mistrzostwach? Tak. A czy znałeś go wcześniej? Wcześniej go pewnie znałeś, ale po tych mistrzostwach tak bardzo. To bardziej. Okej, okay, a która ci się najbardziej interwencja podobała? W meczu z Arabią, wolny, wyciągnięty. I to tu złapał sobie, tak, co nie? Tak. No dobra, to przyznaję właśnie, że szacun. A widziałeś, że on zrobił sobie tatuaż w tym miejscu, tak, gdzie widziałem. Obronił to? On jest przeszalony jest. I na koniec, żeby cię już nie męczyć w sumie tymi pytaniami, powiedz mi, co teraz? No bo skończyło się to 200 dni. I czy masz jakiś plan? Masz plan cel na kolejną osobę? Czy dalej będziesz trenował? Powiedz mi, jestem bardzo ciekawy. Jakieś pomysły w głowie są, ale... Tego jeszcze nie wiem. Słuchaj, naprawdę ci bardzo dziękuję za odcinek. Przybiłem ci jeszcze raz serdecznego żółwia. A, z racji tego, że wytrzymałeś aż tyle dni i no naprawdę byłeś zawzięty w sobie właśnie, że mówię, deszcze, śniegi, za ciepło, za twarde boisko, za miękkie boisko, czy sam, czy z tatą, czy z kolegą, czy w domu, czy na zewnątrz. No naprawdę te wszystkie aspekty, no naprawdę jestem właśnie mega dumny. Dla mnie jest taki gift dla ciebie. Proszę sobie tam zobaczyć właśnie, co jest tam właśnie, że dla ciebie. Dziękuję proszę, bardzo. Proszę, mam nadzieję, że to ci się przyda. Słyszałem właśnie, że masz problem też z palcem w jakiś sposób, także wydaje mi się, że może ci to w jakiś sposób pomoże. Resztę jakieś tam drobnostki jeszcze doślę od siebie, bo naprawdę szapoba. Także mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Ja proszę was o to, żebyście dosłownie tego lajka zostawili dla Mateusza. Nie dla mnie, tylko dla Mateusza. Za to, żeby naprawdę wytrzymał tyle dni i myślę, że wytrzyma kolejnych tyle, żeby nawet nie, że czekać na kolejną osobę, tylko po prostu, żeby zbudować nawet swoją po prostu karierę piłkarską. Jeszcze raz ci przybijam żółwia. Bardzo dziękuję, że mnie ugościłeś tutaj u siebie. Też bardzo dziękuję. Zaprosisz mnie jeszcze kiedyś? Tak. Albo ja przyjadę. O, to teraz ja mam czekać 200 dni. Dobra, robimy to. Ja myślę, że jest to do zrobienia. Widzimy się w następnym odcinku. Wpadnijcie do Mateusza na sociale, żeby faktycznie sprawdzić, że wytrzymał ten dzień w dzień. I widzimy się w kolejnym odcinku. Albo na boisku? Na boisku. Dobra. Siemano mordy.